Serdecznie w kolejnym odcinku Męskim Nostem, Mostem, whatever. Przygotowałam dzisiaj 7 dość interesujących moim zdaniem zapachów, w większości bardzo popularnych. Tutaj jeden może jest trochę mniej popularny, a jeden jest całkowitą nowością na rynku perfum katalogowych. Jest to zapach z firmy Avon. Wyciągnę sobie moje narzędzia profesjonalne, jak zawsze, moje karteczki. I jak zwykle zacznę od początku. Od tej właśnie nowości, o której przed chwilą mówiłam, tej oto. I napsikam, mówiąc brzydko, na karteczkę. Proszę się nie bawić z psami. Nie wiem. Psy teraz niech sobie tam gryzą zabawkę. Proszę bardzo, zaczynamy od początku. Proszę zebrać myśli, oswoić się z tym, co za chwilę nastąpi. I jedziemy z tym koksem. Pierniczył już ten zapach. Czy się go czuje cały czas? No już nie. Dobra, napsikam jeszcze raz. Ja go cały czas czuję, może nasz COVID-a, kurczę. Mąż się szczepił 2 dni temu. Ale nie muszą wszyscy o tym wiedzieć. Dlaczego nie? To teraz temat na topie. Spirytus czuję tylko. A w moim ręku, bo trochę na rękę mi psiknął. Też go nie czuję. Przerażasz mnie. No to dlaczego ja go intensywnie czuję? Zero. Nic zupełnie? Zero. Nic nie czuję. Zero absolutnie. Czekaj, no to na rękę napsikam w takim razie, no bo to nienormalne jest. Może się nie lubi z kartką po prostu ten zapach. Zero. Co zero? Zero absolutne, spirytus czuję. Dobra, pomacham ręką. Niech uleci. Może dużo, ale faktycznie alkoholu tutaj dali. Może to nie jest do psikania, tylko do picia. Może. Dobra, no. Ale zielony płyn, może to absynt. Jaki uśmiech. Masz tu, wąchaj. Teraz trochę czuję taniego mydła. Tanie mydło. Nie. Zupełnie blesz? Nic pozytywnego nie dostrzegasz? Nic. Tanie mydło jakieś. O kurczę, o kurczę. No dobra, nie będę Cię więcej tutaj męczyć, bo chyba nie za wiele masz do powiedzenia. Chcesz coś dodać na temat tego zapachu? Nie. Dobra, ile punktów? Zero. Nie. No bo właśnie, zero. No to w ogóle jest... Dla mnie jest... LOL. Nijaki. No dobra. No to będzie... Nie, naprawdę bym się nie spodziewała. No kurczę, mi się tak podoba. Ja też bym się nie spodziewał, że nie będę nic czuł. No na moim ręku, czułeś, więc to nie jest tak, że zupełnie nic nie czułeś. To jest spiritus. Sanctus. Następny zapach, no tutaj musi być coś wyczute. Ja to już czuję, tak od razu mówię. Dziwny. Ty chyba dzisiaj w nastroju nie jesteś. Albo to szczepienie ci tak zmieniło. Znaczy, no, dobra, nie będę się rozmawiać tego tematu. Taki plastikowy trochę zapach. Taki sztuczny. Sztuczny. Taka sztuczność przez niego przybija. No, na razie twoje określenia nie są pozytywne. No, zobacz, aż kartka zmiędła. No. Wiesz, z czym mi się kojarzy ten zapach? Już mówię od razu. Z żywicą. Z żywicą? Taką, której się używa do uszczelniania tych kajaków na przykład. Żywica do uszczelniania kajaków. Tak. Poważnie. Okej, okay, a to jest, nie wiem, no wiem, że to żywica, ale na jaką porę dnia albo nocy jest to żywica, albo porę roku i dla kogo? Na tych, co pływają na kajakach pewnie, ale... Chyba tak, no. Wtedy się zlewa z zapachem świeżo łatanego kajaka. Nie, ale tak serio. Dla kogo byś to widział? Muszę być poważna, ktoś musi być.
Nie widzę tutaj jakiejś grupy wiekowej konkretnej. Myślę, że dla kobiety w każdym wieku. Mhm. Uniwersalny. Uniwersalny, tak. Na dzień, na wieczór? Raczej dzienny zapach. To no też tak myślę w sumie. Chociaż... Tak, dzienny. Dzienny. Raczej dzienny, no. Ale mówię, trochę mi się z taką żywicą kojarzy. Aha, no proszę, proszę. Nie ma szału. Okej, okay, ile punktów? Cztery. Nie ma tragedii, ale tak. Jesteś strasznie, wiesz, taki surowy w tych swoich ocenach. Okropnie. Dobra, na zdębny. Ten nawet chyba kiedyś testowałaś, mi się wydaje. Ale może mi się tylko wydaje. A to nie szkodzi, bo ciekawe nawet będzie porównać, jeżeli kiedyś testowałeś, twoją opinię wtedy i teraz. Dobrze. No dobrze, a mowa o... Wow. Ostry zapach. Mówiłam, że to nie jest taka prosta kompozycja. No, nie jest prosta. Na pewno. Jakieś owoce się przebijają w tym zapachu. Mm-hmm. Nic nie mówię. Owoce i trochę z róży? No pewnie, że tak. Tak? No pewnie, że tak. To jest nawet nazwa. Rose Prick. Tak? Tak. O kurde. Rose Prick? Ty jesteś dobry. Prick można rozumieć dwojako. Nie tak jak ty w tym momencie. Jako może kolec bardziej. Chociaż znając twórcę, to on lubi takie podwójne, że tak powiem, skojarzenia. Więc każdy może zinterpretować jak chce. Jest intensywny ten zapach, ale tak mówiąc prosto, nosa nie urywa. Nosa nie urywa. Mnie nie zachwyca, mówię od razu. Mhm. Taki różano wymieszany z czymś, z czego... Dla kogo? Na kiedy? Dzienny zapach, na pewno. No ja w sumie też się przychylam. Wieczorem może odrzucić. Znaczy nie, może dla mnie... Chociaż z drugiej strony, przez tą jego ostrość, bo jest trochę taki ostrawy, jest nie? Ostry, no. No, to może też by się dobrze sprawdził na jakiś wieletni wieczór. Na wieczór tak, do odstraszania gryzoni. Mhm. Gdzieś w domu. Ty naprawdę dzisiaj, nie wiem co się z tobą stało, więcej żadnych szczepionek. Nie, ale jest bardzo intensywny, wyraźny i... Ale nie jest jakiś rewelacyjny. Mhm, no dobra. Na dzień, raczej na dzień. Na dzień. Ale... A dla młodszych, starszych? Też grupa wiekowa szeroka. Szeroka, okej, okay, no. To co, jest też w sumie fajne. Okej, ile punktów? No tu 5. Aha, czyli lepiej. Lepiej. No proszę, proszę. Nie jest. A intensywność jest taka. Okej, okay. Lecimy w takim razie z następnym. Ty wąchasz kawiszcze. O. Zapach kawy jest najlepszy. Ten płyn ma nawet kolor. Widzisz? Jest taki brązowawy. Nie, to nie to. O! Tutaj jakieś słodycze. Zapach górną zdecydowanie. No, takie jakieś mentosy takie owocowe. Mentosy owocowe. Mhm. Coś to. I to jest dzienny zapach. I to jest taki jakiś dzienny. Słodki, nie? I słodki. No, no. Dobra. Dla kogo? Dla kogoś, kto się właśnie słodyczy. Obiad się słodyczami i... Albo marzy o słodyczach. I mu się odbiło. Ty masz takie, wiesz, takie naturalistyczne te skojarzenia. No tak, no mówię co. Takie z fizjologią. Duże konotacje z fizjologią. Życie. Nawiązania bardzo często. Życie. Ale no... Na pewno na dzień, na wieczór to nie, to nie. Nie. Mhm. No to nie. Nie jestem w stanie określić grupy wiekowej. To dla mnie mogłaby to zarówno młodsza kobieta, jak i starsza. Też uniwersalne. Też uniwersalne, tak. Ale ogólnie pozytywnie, negatywnie, bardziej w którą stronę? No bardziej negatywnie, ale bardziej też bez negatywnie. Szału. Nie, mówię, przepraszam, bardziej pozytywnie, pomyliłem się, przepraszam. Aha.
ale bez szału. Dobra, ile punktów? I tutaj też bym, poza piątka na pewno bym nie wyszedł. Proszę się nie załamywać. Nie załamuję się. Nie płaczemy. Ja tu czekam aż... No to idę. Cztery, też czwórkę. Czwórkę, aha. Czyli no. Ciekawie się moim zdaniem robi. Dobra. No. Okay. Ja czekam, aż zaskoczysz mnie, a na razie to mój nos jest... Boże, tyle lat Cię nie zaskoczyłam, to ja nie wiem, czy mi się to jeszcze uda. Dobra. Znaczy resztę ciała może zaskakujesz, ale nosa na razie nie. Na razie nos jest... Resztę ciała zaskakuje, nosa nie zaskakuje! Boże, Boże, Boże! Dobra, masz, napsikałam na razie już. To gwałcisz mój nos. Musi wzbudzić w tobie jakieś, wiesz, doznania głębsze. Dziwne dzisiaj te zapachy. Chociaż ten już coś tu przebija takiego lepszego. Co? Jest szansa. Ale tu bardziej kwiatowy zapach na pewno. Ten? Ten kwiat? No mnie się tak wydaje. Na pewno okay, nie. Okej, okay, nie, tylko tak. Tylko jest jakiś, coś jest przesadzonego w nim. Niby no fajne wrażenie, ale trudny zapach, taki skomplikowany no. Dość. Z jednej strony gourmand, a z drugiej strony taki... No nie, każdy się z nim polubi. No. I nie dla każdego raczej, nie uważasz? Też mogłaby zarówno młodsza kobieta, jak i starsza go. A nie uważasz, że on jest taki, nie wiem, ekspansywny? Jaki? Czyli? Narzucający się? Jest, tak. Używam, tak. Używam trudnych słów dzisiaj. Jest. Taki, że wiesz, babeczka się nim wyperfumuje, nie? Stanie przed mężczyzną. Babeczka. I... O, dobra, już idź. Co, ale to nie podoba ci się? Nie wiem, nie jesteś wzruszony? Nie. Czując ten zapach? Nie. Daję po nozdrzach. A na dzień czy na wieczór? Dzień. Na dzień? No. Taki mocny i na dzień? Nie no, ja jest okej, okay, może być na dzień, tylko w szoku jestem. Się z dniem bardziej kojarzy, nie z wieczorem. A który przez dzisiaj przez tą kwiatową... Był wieczorowy według Ciebie? No to żaden. Wszystkie żaden. Dzienne. Tak, łącznie tak, z tym, nie słuchajcie. No nieźle. Coś jeszcze chciałbyś dodać na ten temat? Raczej na dzień i... I na dzień, kropka. I na dzień. Okej, okay, ile na ile? Skończył się dzień. Znaczy na ile to wiemy, ale ile? Lepiej się umyć. I lepiej się umyć. To jest coś, co chciałoby się z siebie zmyć, według Ciebie, tak? No ale ten już trochę lepiej. Tam przybija taka jakaś fajna nota, która mi się jeszcze podoba. Tu bym dał może 6. Czyli otwarcie Ci się podoba, późniejsze fazy nie. Tak. Aha. 6. No to tu wysoko oceniłeś. Ja myślałam, że kaplica. Dla mnie to nie jest wysoko. Aha. Okej. Okay. I jedziemy z następnym. Czekaj. Trzeba powąchać. Tu już jest lepiej. O, będzie ciepło, będzie ciepło. No, tu już jest lepiej, lepszy ten zapach. Ten nie jest taki narzucający się jak te pozostałe. Taki przyjemniejszy. No, jest przyjemniejszy. Ten już bym zaryzykował na noc. Na wieczór. Na noc, już się myśli. Już, na noc by zaryzykował. Kurka. No. No już ten. Zaryzykowałeś wiele lat temu. I co z tego? Ciągle ryzykuję. Życie na granicy, na krawędzi. Tak. Extreme. No. Ten już na wieczór bym już polecił. Tak. No. Już jest... To lecz, jest taki zapach, jest taki trochę imprezowy, się, trochę mi się kojarzy z imprezami. Ale jest taki fajny, bo ilekroć go wącham, to tak podtrzymuje takie pozytywne bardziej wrażenie. W porównaniu z tamtymi. Tamte to...
jak to ładnie określiłaś, narzucające się. Spuśćmy nad nimi zasłonę milczenia, dobrze. Przejdźmy teraz do tego. Ten jest ładny dla młodszej osoby, młodszej kobiety. Czyli idealny dla mnie, jestem bardzo młoda. Tak. Rururu. Tak. I wieczór też, jak najbardziej. No, zgadzam się. I jest interesujący ten zapach. No, tu ma coś już, w sobie. Tu już bym dał wyższą ocenę. Ale jaką? Okaże się za moment. Tu już się skłaniam do ósemki. O, no. Wysoko poszło. Mhm. Wysoko poszło. Dobra. To już mi się skłania do ósemki. Pierwsze wrażenie jest fajne. No. Dobra. No i co ostatni nam został? Jestem ciekawa, ciekawa. Trzeci. Proszę. Ten też jest ciekawy, tylko... Tylko nie ciekawy. Też troszkę... Ciekawy. Żadne owoce, żadne słodycze. Nie ma tu słodyczy według ciebie? Nie kwiaty? Kwiaty, może kwiaty tak. Pachły. Kwiaty tu trochę pachły. Ale to bym raczej dla bardziej starszej kobiety. Takiej dojrzalszej. Dojrzałej, no, tak. Zgodzę się w sumie. Jak najbardziej. No, zarówno się. Na dzień, jak i na wieczór. Dla mnie to jest taki stricte wieczorowy. Nie, dla młodszej osoby, kobiety nie wyobrażam sobie tego zapachu. Jakieś okazje się kojarzą z noszeniem tego zapachu? W zasadzie wachlarz okazji jest duży. Ale ten zapach jest taki właśnie dojrzały, taki no, dla takiej osoby, no, kobiety, takiej poważnej już. Poważnej, no. A do mnie pasuje, taki... czy nie? Do ciebie? Nie do końca. I wyszło, że jestem niedojrzała. No. Wezmę na klatę, no trudno. No, dzieci mają dzieci, nie? Mam dwójkę dzieci. Ale nie jest zły. I jedno dorosłe. Trójka. Ale nie jest zły. Nie jest zły. Tak. Okej. Okay. A ile mu dasz? Nie jest zły, ale to... Znaczy, nie ale, ale tutaj też bym dał... Ale siódemkę dał. No tam dobra. Poprzedni był jednak ciut lepszy. Mamy to. Pierwsze i drugie miejsce już wiemy, do jakiego zapachu należy. Natomiast to, czego nie wiemy... Aha, trzecie i czwarte też wiemy, proszę Państwa. Trzecie i czwarte. Ale jest bitwa. Jest Black Opium i Narciso Rodriguez for Her. Czyli te dwa teraz, że tak powiem, powalczą o miejsce, które? Piąte. Proszę bardzo. Zobaczymy. Jeszcze raz. Szybki niuch, tak? Tak, szybka decyzja, który lepszy. Ten. Ten lepszy. Okej, no to proszę Państwa, na piątym miejscu Black Opium wygrał z Narciso Rodriguez. No, w sumie spodziewałam się takiego wyniku. No i co? Na ostatnim miejscu pozycja zerowa, jeżeli dobrze pamiętacie. Ten, to jest najnowsza nowość, masło maślane. This Love, Today, Tomorrow, Always z Avon. Moim zdaniem dość przyjemny, świeży, jaśminowy zapach. Taki nawet rzeźki, powiedziałabym. A dla męża pachnie alkoholem. Zostaje tylko alkohol. Wypijemy to wieczorem. Okej. Okay. Na pierwszym miejscu jest, proszę Państwa, taram, taram. A jakże? Amor jest zwycięzcą dzisiejszego odcinka.
Niespecjalnie mnie to dziwi, szczerze mówiąc. Na drugim miejscu Addict. Następnie mamy, co jest na trzecim miejscu? Jest Angel Liquor Thierry'ego Muglera. Na czwartym Tom Ford Rose Prick. W sumie nieźle, niezłą pozycję i tak zajął. Następnie na piątym Black Opium, potem właśnie Narciso, przedostatnie miejsce. Wyobrażacie sobie taki piękny zapach, wychwalany na grupach perfumeryjnych. Can you imagine? Nie należy do grup perfumeryjnych. Zauważyliśmy to wszyscy. No i ostatni, tak jak mówiłam właśnie Avon. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Staramy się zawsze jak możemy. Tak. Prawda? Wejść w ten rytm taki zapachowy, bo codzienność, wiadomo, no, codziennie walczymy z innymi sprawami, nie z zapachami. Inne zapachy nas odurzają. Inne zapachy nas odurzają, tak. Dokładnie. Napiszcie, czy Was zaskoczyliśmy dzisiaj, czy spodziewaliście się takiego wyniku, co Wy sądzicie o zapachach przedstawianych w tym odcinku. Zapraszamy jak zwykle do komentarzy, do kciukowania w górę, no i do subskrybowania. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to będzie nam bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, żeby na przyszłość być informowanym o kolejnych filmach i najlepiej jeszcze kliknąć dzwoneczek, żeby na pewno o nich wiedzieć. Pozdrawiamy serdecznie, do zobaczenia, pa! Do zobaczenia.